Dziś w programie o hodowcach tuczników i ich problemach. Cały czas ta ekonomia jednak ciągnie tą opłacalność w dół. O sprzedaży bezpośredniej w Austrii, która podoba się opolskim rolnikom. Wydaje nam się, że perfekcyjnie rozwiązano problem sprzedaży bezpośredniej. A na zakończenie powiemy także o szansie na budowę przydomowej instalacji energii odnawialnej na wsi. Słoneczne baterie bardzo się opłacają. W Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie rolników poświęcone hodowli trzody chlewnej. Organizujemy szkolenie z zakresu chowu i hodowli trzody chlewnej. Naszymi wykładowcami będzie dr Janeczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest to doktor nauk weterynaryjnych, który będzie opowiadał o odchowie prosiąt z dużych miotów. Również będzie dzisiaj mowa o tej trudnej sytuacji, jaką mamy w zakresie zabezpieczenia pasz wobec tych warunków pogodowych, jakie mieliśmy w bieżącym sezonie. Wiele uwagi poświęcono także ekonomicznym problemom chowu tuczników w Polsce. Mamy właśnie sytuację z wczoraj, gdzie znowu 5 eurocentów została opuszczona cena, co bezpośrednio wpływa na reakcję zakładów mięsnych na naszym rynku. Jest to wyznacznik, na dzień dzisiejszy cena niemiecka jest wyznacznikiem dla wszystkich zakładów mięsnych. Gospodarstwo utrzymuje się tylko z hodowli trzody chlewnej, więc jesteśmy niejako i zmuszeni, bo były poczynione pewne inwestycje, które nas obligują, żebyśmy tą produkcję dalej prowadzili. Stąd też pozostajemy przy niej, ale cały czas ta ekonomia jednak ciągnie tą opłacalność w dół. I nie ma na razie perspektyw, żeby się to odbiło, chociaż były takie przesłanki, myśleliśmy, że już w końcu ten moment nadszedł, ale mimo wszystko znowu się słyszy sygnały, że cena idzie na dół. Powinno być te 4,50, 4,70 co najmniej, żeby było jako tako, żeby był zwrot kosztów. Szkolenie w Łosiowie było także okazją do skorzystania z doradztwa naukowego w zakresie genetyki i doboru ras, aby chów stawał się bardziej opłacalny. Przybywa terenów inwestycyjnych w województwie opolskim. Zainteresowanie zakupem ziemi wałbrzyskiej i katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej wciąż rośnie, a Agencja Nieruchomości Rolnych wycenia i przygotowuje grunty do przetargów. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to spółka zarządzająca terenami inwestycyjnymi, z których 480 hektarów znajduje się na Opolszczyźnie i wciąż przybywają nowe. Inwestujący w strefie otrzymują zwolnienia z podatku CIT i PIT. Dzięki temu przybywa miejsc pracy, co jest bardzo atrakcyjne dla samorządów miast i gmin. Opolski Oddział Agencji Nieruchomości Rolnych przystępuje do szybkiej wyceny i sprzedaży tych gruntów, a chętnych przybywa. Jest inwestor, który chce kupić 100 hektarów w Nysie. Agencja Nieruchomości Rolnych posiada jeszcze w swoich zasobach 70 tysięcy hektarów na Opolszczyźnie. Kilka tysięcy może być przeznaczone pod inwestycje. Szacowanie szkód łowieckich oraz nowości na rynku ubezpieczeń rolniczych były najważniejszymi tematami wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Rolnicy zapoznali się także z informacją dotyczącą nielegalnego handlu paliwami. W ostatnich dniach ponownie pojawiły się doniesienia o działających w naszym kraju grupach sprzedających rolnikom paliwo sprowadzane nielegalnie i bez opłaconego podatku VAT. Służby celne i skarbowe apelują do rolników o zachowanie wszelkich środków ostrożności, ponieważ to docelowi odbiorcy mogą zostać karnie obciążeni kosztami fiskalnymi. 1,650,000 euro przeznaczono na 3-letnią kampanię edukacyjną pod nazwą Pokochaj olej rzepakowy. Program uzyskał najwyższe uznanie naszych i unijnych władz. W minionym tygodniu w Opolu zainaugurowano drugą edycję programu, który ma na celu poinformowanie konsumentów o odżywczych i zdrowotnych właściwościach oleju rzepakowego. Ma też najmniej kwasów nasyconych, czyli tych kwasów tłuszczowych, które podwyższają nam poziom cholesterolu we krwi. Natka pietruszki, rukola, trochę orzechów, właśnie olej rzepakowy, miksujemy i mamy bardzo fajne smarowidło do kanapek. Nie sztuka coś wyprodukować, tylko sztuka przekonać do czegoś dobrego i znaleźć sposób na zwiększenie sprzedaży. Województwo opolskie jest województwem, które w strukturze zasiewów ma największy udział rzepaku, także my robimy to bardzo dobrze. Kampania jest realizowana w prasie kobiecej, internecie i wybranych sieciach handlowych w Polsce, na Łotwie i Słowacji. Dzięki temu zakłady tłuszczowe będą mogły wykorzystać w pełni swój potencjał przetwórczy, a rolnicy odczują wzrost popytu na rzepak. Dziś o sytuacji na rynku warzyw zapytaliśmy w Niemodlinie. Taniej jest, bo z Opola właśnie
Klienci przyjeżdżają do Niemunia na zakupy do nas. Ogólnie warzywa w tym roku są drogie. Wiadomo, lata nie było, nie mieliśmy nic, sucho było. Tymczasem na targowiskach regionu średnio za kilogram cebuli trzeba było zapłacić 2 zł, główkę czosnku wyceniono na 2,50 zł, kapusta kosztuje 2,50 zł za kilogram, pomidory sprzedawano po 5-10 zł, ziemniaki kosztowały od złotówki do 1,50 zł za kilogram. Kilogram marchwi wyceniono na 2 zł, a pietruszki na 3 zł. Za jabłka trzeba było zapłacić od 2 do 4 zł za kilogram. Sytuację na rynku zbóż ocenia dziś przedstawiciel skupującej ziarno w powiecie nyskim. Skupujemy aktualnie pszenicę konsumpcyjną i paszową. W tej chwili na magazynach mamy minimalne te skupy. Sprzedają tylko rolnicy, ci, którzy są zmuszeni do tego, bo potrzebują jakichś finansowych rzeczy. Tymczasem na Opolszczyźnie średnio płacono za tonę pszenicy konsumpcyjnej z dostawą 670 zł, a paszowej 620. Za jęczmień paszowy można było otrzymać 630 zł, za żyto konsumpcyjne 510 zł. Za kukurydzę suchą z dostawą płacono średnio 680 zł, a rzepak technologiczny oferowano 1600 zł za tonę. Sytuację na rynku tuczników ocenia Związek Hodowców Trzody Chlewnej. Sytuacja nie uległa zmianie. Sytuacja była zła i pogarszała się od kilku lat. W tym momencie dalej jest zła. Cena tucznika waha się, ale spada. W sumie porównując ceny europejskie, my mamy ceny niższe od cen niemieckich. Sezonowe wahania cen, one przebiegają tak samo jak każdego roku. Niemniej no, cena jest niska. Tymczasem w regionie za tuczniki średnio płacono od 4 zł do 4,18 zł, za kilogram żywca wołowego 6,40 zł, za kilogram żywca drobiowego kury kurczaki 3,40 zł. W Austrii jest około 175 tysięcy gospodarstw, które mogą i prowadzą bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych, także zwierzęcych. Kiedyś były nawet objazdowe ubojnie. Teraz specjalista pod opieką weterynarza może prowadzić ubój w zagrodzie. Dlatego zainteresowanie mobilnymi ubojniami spadło. Teraz wykorzystują je mieszkańcy wsi i myśliwi jako ubojnie punkty stacjonarne. Wydaje nam się, że perfekcyjnie rozwiązano problem sprzedaży bezpośredniej. I zarówno tej detalicznej, którą bezpośrednio rolnik może sobie sprzedać, ale i to, że wykorzystanie lokalu przez kilku rolników w tym samym miejscu i swoich produktów nie generuje dużych kosztów. Klient jest przyzwyczajony do miejsca, a co rusz, co pewien czas może zastać jednego, drugiego lub kolejnego rolnika ze swoimi specjałami. Co ciekawe, rolnik w Austrii może, ale bez pośredników, sprzedawać swoje produkty w zagrodzie. Nie ma kasy fiskalnej, płaci podatek zryczałtowany i państwu to się opłaca. Do 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na modernizację gospodarstw rolnych od producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego. Nowy budżet na ten cel z PROW 2014-2020 jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania i wynosi 2,5 miliarda euro. W regionie chętnych na unijne pieniądze nie ma, a w całym kraju złożono 20 wniosków. Agencja Restrukturyzacji liczy na to, że jednak w naszym regionie znajdą się chętni na inwestowanie za unijne pieniądze. Z miesiąca na miesiąc na Opolszczyźnie przybywa małych inwestycji zielonej energii. Pomaga w tym program Opolski Prosument. Montaż tych instalacji, a więc pomp ciepła, czy też kolektorów słonecznych, pozwala właśnie na oczyszczenie nam powietrza, o zmniejszenie emisji związków do powietrza. I na tym polega właśnie Prosument do Polski, który zachęca poprzez dotacje beneficjentów, mieszkańców naszego regionu do montażu takich instalacji odnawialnych źródeł energii. I rzeczywiście Opolski Prosument stał się ważny dla mieszkańców wsi. To zainteresowanie z pewnością jest znaczne, ponieważ mówi się o oszczędnościach. Sam jestem zainteresowany, w związku z tym namawiam ludzi, bo też funkcjonują takie ogrzewania już, na przykład pompami ciepła, powietrze, woda, czy solarami. Widzę, że na dachach się pojawiają solary również fotowoltaiczne. Przy gotówkowej zapłacie no to jest tylko 30% dotacji, nie? Tak 40% przy pożyczce, nie? No ale dla nas to się opłaca, no niestety. Te drugie, znaczy się słoneczne, baterie bardzo się opłacają.
no nam się też zużycie prądu obniżyło o 50%. Ważne, w 2020 roku Polska musi spełniać unijny wymóg pozyskiwania 15% energii ze źródeł odnawialnych. Opolski prosument może to ułatwić. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu.